Uwaga, uwaga! Mam dla Państwa ważny komunikat. Zgodnie z artykułem 6, który powstał właśnie w tym momencie, jeśli macie Państwo maseczki na twarzach, proszę o natychmiastowe ich zdjęcie. Nie wiem jak Wam, ale mi zaczyna brakować cierpliwości z tej sytuacji. Moi drodzy, nie będę ciągnął tego wątku, bo to wątek rzeka. Skupmy się dzisiaj na czym innym. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami o takim temacie, czy warto być kulturystą, jakie są plusy, jakie są minusy, moje spostrzeżenia i chciałbym, żebyście Wy też zaangażowali się w tą konwersację w komentarzach, pisząc swoje opinie na ten temat. Witam serdecznie w kolejnym odcinku, zapraszam, lecimy! Słuchajcie, oczywiście kulturystyka to taki bardzo fajny sport i każdy kulturysta jest raczej osobą, która wyróżnia się z tłumu. Nie jest osobą taką przeciętną, taką szarą, która wpisuje się w kanon tego, co widzimy na ulicach i zazwyczaj budzi jakieś kontrowersje. Są tego plusy, są też i minusy. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o obu stronach. Słuchajcie, wiadomo, każdy kulturysta to jest sportowiec, który robi tą formę dla jakiegoś wyniku. Przygotowuje się pod wyjście na scenę, ale też funkcjonuje w społeczeństwie, chodzi ulicami i spotyka się z różnymi rzeczami ze strony ludzi. Czasami to są rzeczy pozytywne, czasami to są rzeczy negatywne i ogólnie na swojej drodze spotyka wiele przeszkód, jak i wiele udogodnień. Także omówimy sobie po kolei, jakie są te udogodnienia, jakie są też te przeszkody. Słuchajcie, można to porównać tak analogicznie do sportowego samochodu. Sportowy samochód, który daje nam masę wrażeń, oczywiście na autostradzie, nie tylko na autostradzie, mamy z takiego sportowego samochodu naprawdę kupę frajdy, ale mamy też troszeczkę więcej obowiązków i troszeczkę więcej uniedogodnień, że tak to nazwę. Z jednej strony jesteśmy szybsi niż inni, ale z drugiej strony no, to się wiąże z tym, że na przykład musimy płacić więcej za paliwo. Więc dzisiaj omówimy szczegółowo, oczywiście to są takie podpunkty, które przyszły mi do głowy na szybko, ale tak jak już powiedziałem, będę Was prosił o to, żebyście dopisywali. Być może udoskonalimy ten odcinek, zrobimy takie kompendium wiedzy o kulturystach właśnie pod tym odcinkiem. Zapraszam. Słuchajcie, jedną z takich rzeczy, myślę pozytywnych, też mogę sobie przypomnieć z tego okresu, w którym miałem tę formę nieco lepszą i spotykałem się z tymi spojrzeniami ludzi, to jest na pewno to, że ludzie zwracają na nas uwagę. Ja niekoniecznie miałem taką potrzebę, żeby boostować swojego tymi spojrzeniami, ale dla wielu osób jest to jakiś tam sposób delikatnego podniesienia własnej wartości. Przechodząc przez ulicę, przez przejście dla pieszych, nie spotykałem się z taką sytuacją, gdzieś na przykład w pobliżu ronda, że samochód objeżdżał rondo 3 razy dookoła, żeby zobaczyć jeszcze raz mnie konkretnie w tej formie takiej bardzo dobrej, w której byłem, to było lato. No i to było takie dosyć zabawne. Wiele starszych pań zadawało pytania, o ile pan ćwiczy i tak dalej. No to jest fajny sposób na jakby zwrócenie siebie uwagi. Możemy to też wykorzystać po to, żeby takiej osobie rzucić coś pozytywnego na temat odżywiania, bo zazwyczaj na takie tematy ludzie z nami chcą rozmawiać, o ile chcą rozmawiać, bo oczywiście też są te złe strony, o których sobie też powiemy, bo ludzie patrzą dwojako, ale na razie skupiamy się na tych pozytywach. Nasz mózg może się skupiać tylko i wyłącznie na rzeczach pozytywnych albo i negatywnych, więc teraz skupmy się tylko i wyłącznie na tych pozytywnych. No, także to jest coś fajnego, możemy podczas takich rozmów sprzedawać takie fajne tipsy, żeby ludzkie życia jakby ulepszać, żeby ci ludzie mogli ubogacić swoje, nie wiem, na przykład odżywianie, czy swój trening, swoje zdrowie w jakiś tam sposób i myślę, że to jest coś pozytywnego jak najbardziej. Na pewno jeśli chodzi o odbiór nas przez społeczeństwo, no to zdecydowanie czujemy respekt. Jeśli mamy tą muskulaturę bardziej rozwiniętą, a gdzieś tam w okresie na przykład letnim mamy tą krótką koszulkę, udajemy się do sklepu, to zdecydowanie czujemy taki delikatny respekt.
czy to będzie sytuacja taka, nie wiem, stoimy w kolejce, czasami zdarzało mi się, że ktoś puszcza mnie w kolejce, proszę, proszę, czy załatwienie czegoś, jakiejś sprawy urzędowej. No też jakby spotykałem się z tym, że jakby to wszystko się działo troszeczkę łatwiej. Nie wiem, czy wy też odnieśliście takie wrażenie, ale zauważyłem zdecydowanie, że wchodząc w tłum, gdzieś tam widzimy, że ci ludzie schodzą nam z drogi, zdecydowanie łatwiej się żyje. Pod tym względem naprawdę łatwiej się żyje i jest to naprawdę coś fajnego. Nie spotkałem się kulturysty, który narzekałby z tego powodu. Słuchajcie, jednym z takich pozytywów, myślę, że zgodzicie się ze mną, bo zakładam, że wszyscy jesteście dobrze zbudowani, ćwiczycie tutaj agresywnie, śledzicie mój kanał i wykorzystujecie te wszystkie wskazówki, które wam daję w tym całym podejściu do budowania sylwetki. Jednym z takich pozytywów jest to, że wchodząc w ten tłum, też spotykamy się nie tylko ze spojrzeniami starszych pań, czy starszych panów, którzy chcą po prostu zgubić brzuszek i chcieliby mieć taki biceps jak my, ale też bardzo często zwracają na nas uwagę panie. No i teraz to jest tak, wiele pań twierdzi, że nie, fuj, obrzydliwe, mi się to nie podoba i tak dalej, ale myślę, że przekonaliście się wiele razy na własnej skórze, że to nie do końca tak jest. Że jak sylwetka jest ładna, proporcjonalna, zbudowana, nawet jak mięśni jest troszeczkę więcej i ważycie nieco ponad 100 kg, to panią, no to się to podoba, to robi to wrażenie. Nigdy nie korzystałem z tego, absolutnie nie wykorzystywałem takich swoich atutów, aczkolwiek wiem, że gadanie pań to jest tylko takie gadanie. No, to jest tylko takie gadanie, tak jak jakiś tam Janusz może twierdzić, że nie, uj, fuj, ona za chudo, ta modelka, to mi się nie podoba, ty mi się, Krażynka, bardziej podobasz. No to bardzo często wiąże się to z tym, że Janusz prawdopodobnie obawia się, że zaraz przyjdzie do domu i dostanie patelnią przez łeb. No tak to wygląda, są same pozytywy. Słuchajcie, no oczywiście jest też wiele rzeczy takich, które czujemy wewnątrz, nie tylko to, co się dzieje na zewnątrz nas, w naszym życiu, to co napotykamy i ludzi i tak dalej, i sytuacje i różne sprawy, które mamy do załatwienia, ale tak samo wewnątrz nas bardzo często ta lepsza sylwetka, to wytrenowany organizm, no to jest na pewno lepsza, większa pewność siebie, nie? Mamy jakąś sprawę do załatwienia, łatwiej nam z pewnymi rzeczami, łatwiej nam załatwić pewne rzeczy i czujemy się wewnątrz tacy troszeczkę bardziej pewni. Oczywiście u wielu zawodników, że tak ich nazwę, występuje też takie próżne ego, nie? Takie napompowane ego, które myśli fafa rafa, co ja to nie jestem. No ale takie osoby, myślę, że to są anomalie w każdej grupie, w każdym sporcie, w każdej grupie społecznej są jakieś przypadki, które no, o których nie będziemy specjalnie teraz gadać, bo szkoda na to czasu, skupiamy się na rzeczach pozytywnych, ok? Na pewno lepsza decyzyjność, mamy coś do załatwienia. To już wiecie, to wynika też z poziomu naszych hormonów. Jeśli, wiadomo, wiele osób takich trenujących, dobrze zbudowanych, przyjmuje jakieś środki farmakologiczne, testosteron bądź pochodne, które gdzieś tam potęgują to taką pewność siebie, potęgują to takie uczucie takiej decyzyjności i pomaga to nam w tym zdecydowanie. Oczywiście wysokie libido, to już nawiązując do wcześniejszych kontaktów z paniami, można sobie zrobić tutaj takie powiązanie, jakąś korelację, układankę i zrobić równanie w bardzo prosty sposób, jak 2 plus 2. No, słuchajcie, to pozytywów jest naprawdę dużo. Teraz nie przychodzi mi do głowy nic więcej, ale myślę, że wy możecie uzupełnić ten odcinek, jak już powiedziałem na samym początku, waszymi spostrzeżeniami. No, ale oczywiście, jak to Polak, muszę też poruszyć jakieś rzeczy negatywne. Bo to mamy we krwi, więc musimy też poruszyć takie rzeczy negatywne. Odwrócę sobie kartkę, bo mam tutaj taką kartkę, którą się wspomagam. Mały scenariusz. No, słuchajcie, jak z jednej strony ludzie podziwiają, patrzą, wow, jakie mięśnie, jaki brzuch, jakie bicepsy twarde, jak pan wygląda, tak też patrzy się na takie osoby dobrze zbudowane, na takich mięśniaków jako przygłupów. Jak stereotypowo gdzieś tam, myślę, że ten stereotyp zaczął się budzić w latach 90., gdzie napompowane wodą karki po prostu terroryzowały całe społeczeństwo i ludzie zaczęli się ich bać po prostu, zobaczyli te prymitywne zachowania, bo niestety, umówmy się, bardzo wiele osób z naszego środowiska kulturystów zachowuje się jak przysłowiowe dzbany. Nie potrafią się wysłowić, emanują jakąś agresją, nie wiem, są napompowani, obrastają w piórka,
I to jest coś, co bardzo mi się nie podoba, z czym chciałbym walczyć i chciałbym rzucać inne światło na kulturystykę. Mam bardzo wiele osób, bardzo wiele znajomych, którzy są osobami światłymi, a ich fizyczność emanuje i jest nawet bardzo imponująca. A to są osoby bardzo często wykształcone, które potrafią się wysłowić, potrafią sobie w życiu radę dać. Niekoniecznie są dresiarzami, którzy plują i nie wiem, wyłamują lusterka w samochodach na parkingu. No to jest taka jedna z takich rzeczy, na którą niestety ludzie tak patrzą, nie? Na pewno jeden z problemów to jest problem z doborem garderoby i tutaj myślę, że każdy kolega, chłopak, kulturysta zgodzi się ze mną, który waży gdzieś ponad 90-95 kg. Już nie mówię o zawodnikach, którzy ważą tam 120-130, bo to już jest naprawdę prawdziwa utopia i jedyną opcją jest szycie na miarę. No ale w większości przypadków jest problem z doborem spodni, no koszulkę taką, jakbyście chcieli mieć jakąś fajną, możecie latać w jakichś Adidasach, Jordanach, Poundoutach i jest spoko na sportowo, ale jakbyście chcieli ubrać troszeczkę bardziej classy w jakiś taki fajny garnitur czy fajną koszulę, no to już niestety bardzo często kończy się z tym, że musimy odwiedzić krawca, który uszyje nam na wymiar taki ciuch. To wiąże się też często z większym wydatkiem, wiadomo, no nie jest to wygodne ogólnie. Słuchajcie, no na pewno taki kulturysta, taka osoba wytrenowana, tak jak w sportowym samochodzie, musimy dbać o te wszystkie elementy, wymieniać oleje, tak my też musimy wymieniać oleje, jeśli wiecie, o co nam chodzi, o co mi chodzi. Te oleje są zazwyczaj bardziej kosztowne niż w przypadku wiecie, normalnego Kowalskiego, który burzy sobie troszeczkę smalcu i oliwy z oliwek, tak my musimy te oleje mieć całkiem drogie, bo bardzo często sezamowe, bardzo często oleje MCT i tak dalej. No oczywiście wszystkie badania, taka osoba wysportowana i świadoma przede wszystkim na pewno zwraca uwagę na swoje zdrowie i bada się dosyć często. Takie badania są niestety też kosztowne i to jest takie trochę uniedogodnienie, bo mamy fajną maszynę, która bardzo fajnie funkcjonuje, ale musimy do konserwacji jej użyć większych nakładów finansowych również. No i tak samo jeśli chodzi o profilaktykę i jakby całe wszystkie te przeglądy, które są badaniami analogicznie mówiąc u ludzi, no to też wszystko kosztuje. Niestety to wszystko kosztuje i to jest taki troszeczkę negatyw. No i koszta utrzymania przede wszystkim takiej sylwetki są dosyć wysokie. Stosunkowo musimy zjeść więcej protein niż taka osoba, która nie trenuje. Musimy zjeść nieco więcej węglowodanów, więcej zdrowych tłuszczy. Te pokarmy muszą być raczej dobrej jakości. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby na jednym posiłku obrócić na przykład cały dzień, co w przypadku takiego zwykłego Kowalskiego nie stanowi żadnego problemu w większości przypadków. Tak my musimy konserwować, musimy dbać o naszą cielesność, o te mięśnie, żeby nam nie spadły, bo oczywiście musimy trenować regularnie. Oczywiście dla nas jest to wszystko naturalne, ale patrząc z zewnątrz, no to jest to pewne uniedogodnienie. Musimy ten czas poświęcić na trening, musimy czas poświęcić na przygotowanie posiłków. Te posiłki muszą być dobrej jakości. Te posiłki są droższe, te pokarmy są droższe niż takie normalne żarcie dla przeciętnego człowieka. Oczywiście suplementacja też, o którą musimy zadbać, jest troszeczkę bardziej rozwinięta. Mówię, no to wszystko też zależy od nas, jak my do tego podejdziemy, ale tak jak gdyby patrzeć na to w taki sposób, jak to powinno być zrobione, no to zdecydowanie te koszta idą do góry. No i słuchajcie, no i też jednym z takich negatywów jest to, że jeśli ktoś nie przestrzega tej całej higieny w podejściu do treningu, do suplementacji, do badania się i tak dalej, może też nabawić się jakichś problemów zdrowotnych. Ale tych problemów zdrowotnych jest cała lista i nie będę ich tutaj wymieniał, bo skutki uboczne każdy z nas i z Was mniej więcej wie, jak wyglądają, więc tak jak mówię, no trzeba się o siebie dbać i trzeba być czujnym, bo tak naprawdę wszystkie zmiany negatywne dzieją się nieco szybciej niż w przypadku takiej osoby przeciętnej. Jakieś uszczerbki na zdrowiu. Możemy oczywiście przez długie, długie lata żyć w fantastycznym zdrowiu, jeśli przestrzegamy wszystkich tych zasad, których powinniśmy przestrzegać. Ale czasami może się zdarzyć tak, że przeoczymy jakiś tam element i okaże się, że po jakimś czasie mamy jakiś problem zdrowotny, do którego naprawy
potrzebujemy dodatkowo jakichś tam finansów, ekstra czasu. No i bardzo często bywa tak, że z tym problemem zostajemy na dłuższy okres, co może upośledzać nasze życie, jakieś tam rodzinne, pracę, czasami i życie ogólne, nie? Także słuchajcie. Dobra, to było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że znaleźliście tam coś ciekawego. Piszcie proszę w komentarzu, bo chciałbym, żeby to była taka moja rozmowa troszeczkę z Wami. Ja się dzielę z Wami moimi spostrzeżeniami i chciałbym, żebyście Wy też napisali coś w komentarzu, coś od siebie, żebyśmy znaleźli taki wspólny język i jakieś takie rozstrzygnięcie tego, czy warto tym kulturystą być, czy nie warto. Słuchajcie, dzięki za dzisiaj. Piszcie w komentarzach. A to ja robię przysiady. Łapka w górę, łapka w dół, komentarz negatywny, pozytywny, standardowo. Subskrypcja i widzimy się w następnym odcinku.